Kuba, na początek pytanie, jak twoje plecy? Były badania? Były badania i nie wykazały nic nadzwyczajnego, także tyle dobrze. Jeszcze delikatnie je czuję, ale już jest coraz lepiej. Jak oceniasz ten start w Wiśle, wieńczący sezon letni? Słabo, bardzo słabo. Wczoraj, nie wiem, jakoś trochę się rozregulowały te moje skoki teraz. No i nie skaczę dobrze. Wczoraj 14 miejsce. Pierwszy skok nie był jeszcze taki zły, ale no ten drugi już był fatalny, można powiedzieć. No i cóż, no teraz jedziemy do Predazzo i tam trzeba będzie doszlifować tą formę. Mam nadzieję, że będzie dobrze. No właśnie, przed wami kolejne zgrupowanie, ale jak podsumujesz ten okres letni pod okiem Stefana Horngachera? No na pewno fajnie, przyjemnie się z nim trenuje, ale no ja też jeździłem na wszystkie zawody Grand Prix, także ja nie mówię, że jestem zmęczony, bo w sumie nie jestem, ale takie obciążenie psychiczne też jakieś tam na pewno to jest dla mnie. No ale myślę, że treningi były ok, no tam w połowie sezonu letniego zacząłem fajnie skakać, tylko niestety potem mieliśmy tą przerwę i od tego czasu jakoś tak nie mogłem sobie skoczyć dobrze. Jak twoje kolano sprawowało się podczas tak intensywnego lata, to kontuzjowane? Żadnych problemów nie było na szczęście, także... Adam Małysz został wczoraj oficjalnie dyrektorem kadry. Czy uważasz, że jest to potrzebna osoba na takim stanowisku? No, na pewno. Bardzo fajnie, że jest w skokach, że będzie tutaj nas wspierał, bo wiadomo, kim jest Adam Małysz. Wszyscy go znają, także no jest potrzebna taka twarz też w skokach, wiadomo, ma też dużo znajomości wszędzie. Nad czym musisz teraz najbardziej pracować w swoich skokach? Odbicie jako samo takie jest dobre, ale lot nad bólą jest taki, jakby to powiedzieć, lecę zaparty i nie przechodzę płynnie do fazy lotu. Jakie są twoje najbliższe cele na tę jesień i zimę? Dobre skoki, bardzo dobre skoki, takie są moje cele. Tych dobrych skoków życzymy w takim razie. Dzięki.